Od dekady osoby z zaburzeniami psychicznymi znajdują w ośrodku, jak mówią, drugi dom. Dom, w którym pracują, trenują, a przede wszystkim poprzez rehabilitację mają możliwość odnalezienia się w społeczeństwie, które czasem choroby psychiczne traktuje z pogardą. Zostały przełamane i dalej są przełamywane stereotypy. Myślę, że 10 lat istnienia placówki pozwoliło na to, aby osoby chore psychicznie były spostrzegane w sposób normalny. Warsztaty pozwalają zwiększyć wiarę w siebie i nawet wrócić na rynek pracy. Podczas zajęć technicznych nasi podopieczni uczą się obsługi narzędzi konserwatorskich. Wykonujemy różnego rodzaju prace w drewnie. Osoby, które są uczestnikami naszej placówki, uczestniczą w życiu lokalnym, w życiu społecznym, przełamują swoje bariery i myślę sobie, że placówka pozwala im na życie normalne. Obecność tradycyjnego grona zaproszonych gości jest dla nas dowodem na to, iż nasz ośrodek w ciągu tych 10 lat zyskał waszą aprobatę. Wasza obecność i to, że zechcieliście dzielić z nami radość z tej okazji, to dla nas najwspanialszy prezent. Jestem przekonany, że te 10 lat ośrodka to okres sukcesu. Sukcesu, ponieważ tak jak tutaj mówili uczestnicy tego ośrodka, to ich drugi dom, dom bez którego już nie mogą żyć. Oni się tutaj spotykają, oni tutaj wspólnie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach, oni się tu integrują, oni tutaj mają swoich przyjaciół, ale również mają opiekunów, którzy pomagają im normalnie funkcjonować w życiu. Wśród wielu życzeń i prezentów pojawiły się i deklaracje. Ośrodek ma bardzo wyeksploatowany samochód i tutaj wspólnie z zarządem ustaliliśmy, że w przyszłym roku zakupimy tutaj nowy samochód, który będzie mógł być wykorzystywany przez uczestników ośrodka wsparcia przez kolejne lata. Przebywanie z osobami chorymi uczy pokory i szacunku do drugiego człowieka. Chory wcale nie oznacza gorszy.